Ruchoma kartka walentynkowa. W odległości 1 cm od dłuższych krawędzi kartki, która będzie znajdowała się z przodu, rysujemy dwie równoległe do niej linie. Po prawej stronie odrysowujemy serce. Wycinamy otwór nieco mniejszy niż odrysowany kształt. Składamy krawędzie wzdłuż linii. Rysujemy dwie równoległe linie w odległości 5 mm od siebie i 2 cm od zgięcia. Nacinamy wzdłuż nich kartkę, zaczynając 5 mm od krawędzi. Nacięcie powinno mieć 14 cm. Na kartce, która będzie znajdowała się z tyłu, odrysowujemy szerokość kartki z przodu i odcinamy nadmiar. Odrysowujemy również serce. Na białej kartce zaznaczamy szerokość wyciętej kartki. Zwężamy ją o około 5 mm i wycinamy przez całą długość kartki. Na odciętym pasku rysujemy uchwyt i wycinamy. Przyklejamy uchwyt do kartki z odrysowanym sercem po jego lewej stronie. Na białej kartce zaznaczamy długość kartki z uchwytem i rysujemy podobny uchwyt jak na fioletowej, tylko po drugiej stronie. Wycinamy.
zagiętą krawędź przedniej kartki klejem i naklejamy na tylną. Na środkowej kartce odrysowujemy położenie serca i przyklejamy serce wycięte z papieru. Części postaci i dorysowujemy szczegóły. Przyklejamy chłopcu serce do rąk. Przyklejamy postać dziewczynki do kartki. Wycinamy wąski pasek papieru. Umieszczamy go pod naciętym paskiem. Końce paska smarujemy klejem i przyklejamy postać chłopca.
Przyklejamy pasek z chłopcem do środkowej kartki, tak aby znajdował się na początku nacięcia. Przesuwamy środkową kartkę. W sercu piszemy bądź moją, a na białej kartce Walentynką. Ozdabiamy kartkę wyciętymi sercami. Taką ruchomą kartką na pewno skradniemy serce ukochanej. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj lub odwiedź naszą stronę. Zapraszamy też na Facebooka.